Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, koledzy z mojej grupy o elektrycznych kangurach poprosili mnie, żebym im tutaj nakręcił jak te moje webasta. Dokładnie te Ebersprechery są od spodu przykręcone, także przy okazji mam tutaj kanał pod ręką, że zajechałem i chociaż trochę tego wrzucę, że tak powiem. No dobra. Oj, świetlonko. Opala. I tak, żeby to jako tako było jeszcze widać. Tutaj mamy Ebersprechera wsadzonego na płasko. Tu jest podłoga. O, zobaczcie, tutaj mamy tak wahacz. Tu jest ten tunel, co przeważnie idzie albo wydech, albo wał, albo co innego. Zależy, w kangurze raczej wydech idzie. I ten tunel jest wsadzone wodne webasto. Będę mówił webasto, bo już tak się przyjęło. O, to co będzie widać, bo nie ma opcji teraz tego porozkręcania. Tu widzę, wiązka jest, bo poznaję raczej tę wiązkę. Tu mamy pompę wodną. Na piec jest położony na boku. I tutaj ma, słuchajcie, wydech. Powietrze wciąga, nie wiem kiedy, ale pewnie gdzieś z boku też jest rura. Może coś wypatrzymy. O, zobaczcie, tutaj tak leży. Tu nie ma bardzo widać. No tu nie za bardzo. Dalej mamy pompki, dwie, dlatego że tu jest jeszcze pod fotelem pasażera zamontowane drugie Ebersprecher, czyli webasto powietrzne. I tak, tu jest zasilanie powietrza do spalania, tu jest wydech zrobiony i kolanka jakieś widzę zostały zastosowane, to chyba miedź. Zobaczcie, to w Szwecji ktoś to kombinował, miedziane zrobione. Jak na razie podłoga się nie zapaliła, działa to, ale widzę, no dobra, na razie to jest ok, czyli nie ruszam. Mimo tych temperatur, jakie tutaj są, to jednak ani konserwacja nawet się nie czepiła. Powiem wam, nieźle. No i wydech tutaj jest od powietrznego, mamy tutaj wydech puszczony. Do tej pory ja jeszcze o nic nie zahaczyłem. Teraz idziemy do wodnego jeszcze troszkę. Muszę tu przestawić, o. Tu idzie, prądy do baterii idą. O, może tutaj więcej zobaczycie jak ja pewnie. O, tam leży sobie piec. Pompki są wpięte. No u mnie jest oryginalny bak, czyli bak jest gdzieś tutaj z tyłu. Bo ja mam oryginalny wlew. Widzicie, i bak tu gdzieś jest. O, tu jest wlew od baku. Gdzieś tu jest bak. O, tu jest bak, to takie czarne, o. Tu jest bak oryginalny. Ale jak nie ma oryginalnego, to można wstawić. Z przodu pod maskę też się mieści. No wszystko tu jest ten. Tu jest należąco w tunelu ten wodny. Powietrzny można pod fotel pasażera. I będzie też do krótkiej, do długiej wersji pewnie pasowo. No to jest tak pomocowane wszystko, żeby to miało ręce i nogi. No więcej tutaj nic nie da wymyślam. Także mam nadzieję, że się przyda. Webasta robią robotę, powiem wam, sakramencką. I przeważnie, tak jak robiłem podsumowanie, to przez te 2 miesiące zaraz jeżdżę, to na 100 km średnio wychodzi mi około 0,5 litra. Co tu jest wodne, jest 5 kW, a powietrzne jest 2,2 kW. I robi to naprawdę robotę. Także jakby co, to montujcie.